Daria Pacańska, witam i zapraszam. Istnieją zdrowe drożdżówki? Czy dzieciom powinno się zabraniać jeść słodycze? Czy ciągłe zmiany w przepisach dotyczących sklepików szkolnych wpłyną na uczniów? Właśnie o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, panią Justyną Marszałkowską, dietetyczką. Dzień dobry. Oraz panem Jackiem Giętką, psychologiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe przepisy weszły w życie 1 września i już chcemy je zmieniać. Jaki to sygnał dla dzieci? Dzieci tak naprawdę nie bardzo rozumieją, o co chodzi. Dla nich to jest po prostu zakazywanie czegoś, co jest dla nich zupełnie niezrozumiałe. Lubią słodycze, to jest naturalne, że lubią słodycze, radzą sobie w jakiś sposób i tak sobie poradzą w jakiś sposób. A to nie jest tak, że teraz sobie pomyślą, zabroniono nam jeść te słodycze, teraz rząd się zastanawia, czy jednak możemy jeść te słodycze, to nie są wcale takie złe, jedzmy. Tak, to jest wytwarzanie chaosu w głowach dzieciaków. Tak jak powiedziałem, dzieci i tak sobie z tym poradzą, ale szkody mogą być, no, powiedziałbym, nawet na skalę pokolenia przez tego typu pomysły. Pani Justyno, czy istnieją zdrowe drożdżówki? Oczywiście, że istnieją. No przede wszystkim, po pierwsze, skład tutaj się liczy. Oczywiście zdecydowanie... No właśnie, bo rząd chce wprowadzić to nadzienie bezcukrowe. Czy to nas wyleczy jakby? Ja myślę, że sam fakt, że wyeliminujemy cukier z nadzienia, niewiele tutaj zmieni. No w ogóle, tak jak tutaj pan powiedział, tak, to... Uczeń i tak sobie poradzi, bo już teraz uczniowie poza książkami czy zeszytami noszą solniczki, cukierniczki, noszą ulice liści, noszą kawy w plecaku, więc tutaj... I wychodzą przez okno do sklepu. Dokładnie, więc tutaj te kolejne absurdy będą... A to zawsze było. Może będą, po co innego wychodziliśmy. Tak, więc tutaj te kolejne absurdy będą rodziły kolejne absurdy i okaże się, że będziemy nosić sobie jeszcze jakąś nutellę czy inny krem czekoladowy do tych drożdżówek, więc samo to absolutnie nic nie zmieni. Natomiast oczywiście istnieją zdrowe słodycze, to raz, a dwa, trzeba też myśleć o umiarze i o zdrowym rozsądku, żeby to nie było tak, że albo wszystko, albo nic. No właśnie, o zdrowym rozsądku powinniśmy myśleć, bo zabranianie totalnie jedzenia słodyczy chyba jeszcze bardziej zachęca. Im bardziej czegoś zabraniamy, to jest ogólna zasada, im bardziej czegoś zabraniamy, tym bardziej staje się to atrakcyjne. To jest banalna, ale jednocześnie jedna z tych prawd psychologicznych, które znajdują potwierdzenie no, od dziesiątków lat. Co zrobić, żeby wyjść obronną ręką z tej sytuacji? Jeśli wprowadzimy te nowe przepisy, że pozwolimy jeść te słodycze i solić ziemniaki, co zrobić? Wprowadzić nowe lekcje w szkołach? Jestem za. Zdecydowanie jestem za tym, żeby wprowadzić po pierwsze nowe lekcje zdrowego odżywiania dla uczniów, ale również i pogadanki czy jakieś wykłady dla rodziców, bo to niestety, ale wszystko wychodzi z domu. Myślę, że pogadanki, lekcje to jest jedno, ale z drugiej strony też trzeba zaangażować w to ludzi, którzy mają inne podejście. No bo co, skończy się to tak, zrobimy konkurs na plakat, zrobimy pogadankę, zrobimy lekcję i nic się nie zmieni tak naprawdę, bo szkoła będzie robiła taki smrodek dydaktyczny, który jest do tej pory, a tak naprawdę jest cała masa ludzi, którzy mogliby się w to zaangażować. Ludzi ze stowarzyszeń, ludzi z organizacji pozarządowych po prostu. I młodych ludzi, którzy wiedzą, jak do tych młodych ludzi trafić, żeby pokazywać, żeby promować, ale właśnie bez tego smrodku dydaktycznego. Ja uważam, że to będzie świetna puenta do naszej rozmowy, żeby właśnie rozmawiać, a moimi i Państwa gośćmi byli pani Justyna Marszałkowska, dietetyczka oraz pan Jacek Giętka, psycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.